Problemy z ząbkowaniem. Co to jest ząbkowanie przedwczesne? Proces ząbkowania przedwczesnego jest to moment, kiedy pierwsze zęby pojawiają się przed piątym miesiącem życia dziecka. Szczególnym przykładem ząbkowania przedwczesnego są zęby wrodzone, wtedy, kiedy dziecko rodzi się z zębami w jamie ustnej. Jest to problem, dlatego że takie zęby są najczęściej bardzo ruchome, mogą stanowić problem, jeśli chodzi o zadławienie dziecka, mogą również swoim ostrym brzegiem siecznym kaleczyć język, jak również śluzówkę dziecka i brodawkę piersi matki. Najczęściej postępowaniem z wyboru przy dużej ruchomości tego typu zębów jest ekstrakcja. Inną odmianą ząbkowania przedwczesnego są zęby noworodkowe. To są takie zęby, które pojawiają się w jamie ustnej tuż po urodzeniu dziecka. Jeżeli one są dobrze osadzone w zębodole, nie mają dużej ruchomości, nie stanowią źródła skaleczeń błony śluzowej, mogą zostać w jamie ustnej, oczywiście pod uważną obserwacją lekarza stomatologa. Co robić w przypadku opóźnionego ząbkowania? O opóźnionym ząbkowaniu mówimy w przypadku, kiedy do 12 miesiąca życia nie pojawiają się zęby w jamie ustnej dziecka. Wtedy rodzice najczęściej sami zaniepokojeni takim stanem rzeczy zgłaszają się do stomatologa. Stomatolog przede wszystkim musi dokładnie zebrać wywiad. O to, czy ciąża była donoszona, o masę urodzeniową dziecka, o jego długość, o to, czy nie pochodziło dziecko z ciąży wcześniaczej, czy nie pochodziło z ciąży mnogiej, czy nie przebyło ostrych infekcji bezpośrednio po urodzeniu. Jeżeli wykluczy te wszystkie czynniki, potrzebna jest konsultacja pediatryczna, czy nie ma zaburzeń ogólnych w postaci chociażby niedoczynności tarczycy, czy niedoczynności przysadki, czy awitaminozy A i D. Jeżeli lekarz pediatra stwierdzi również, że dziecko jest ogólnie zdrowe, cierpliwie czekamy na pojawienie się zębów, bo być może wzorzec wyrzynania dla konkretnego dziecka przebiega właśnie tak.